Damianie, Paulino, bardzo mi miło, że możemy się zobaczyć, a już niedługo będziemy się widywać w Dzień Dobry TVN. Dla kogo z Was to było większe zaskoczenie, jak gdy odbieraliście telefon, że będziecie prowadzić Dzień Dobry TVN? Chyba i dla Pauliny, i dla mnie to było takie samo duże zaskoczenie, bo no nie codziennie odbiera się takie telefony, tym bardziej, że to był taki telefon mocno tajemniczy, bo sami nie wiedzieliśmy, po co on jest, w sensie co on może nieść za sobą, bo gdy zapytaliśmy, dlaczego mamy przyjść na zdjęcia próbne, no bo tutaj szukamy czegoś nowego, do Dzień Dobry TVN, może jakaś współpraca, może coś. No i okazuje się, że to jest właśnie to coś. Pamiętasz, Paulina, jak wyglądały zdjęcia próbne, o których wspomniał Damian? No oczywiście, że pamiętam. My byliśmy castingowani oddzielnie. Dzień przed nagraniem, myślałam, że to nie muszę się jakoś specjalnie przygotować, dostałam wykaz tematów do rozmowy. Przeróżne, sprawdzili na żały ci, czy nie? Nie, no oczywiście to jest, ja miałam świadomość, że to tak szybko, łatwo nie pójdzie, że trzeba się do tego przygotować. Ja naprawdę z wielkim sercem i zaangażowaniem podjęłam się tego wyzwania, ale postawiłam też na naturalność, nie chciałam się wykuć pytań na blachę. Tak naprawdę mieliśmy różne tematy, prawda? Począwszy od rozmowy w kuchni, po zapowiedź materiału, zejście z danego materiału i skończenie go, skomentowanie, rozmowę z osobami, które pierwszy raz widzimy, zostało nam tylko podane ich imiona i musieliśmy wymyślić temat do rozmowy. Potem wyjazd mieliśmy na miasto też. Wyjazd na miasto, tak jakby zapowiedź live, więc jakby to było takie spektrum bardzo szerokie tych tematów. Oboje macie doświadczenie telewizyjne, ale jeszcze nie pamiętam, żebyście pracowali jakoś wiele razy na żywo. Gosia Omen mówiła mi pół roku temu, kiedy ona była nową prowadzącą, że to ją stresuje najbardziej. Czy wy macie jakieś takie patenty, czy już jakoś przygotowujecie się do tej pracy na żywo i kiedy startujecie? Kluczem moim zdaniem do sukcesu, co uprawiam w radiu, wydaje mi się od dłuższego czasu, jest spontaniczność, ale też zaplanowana, bo jeżeli wiesz, o czym mówisz, znasz temat, to możesz po prostu go tak ładnie przedstawić, że wszyscy też zrozumieją i pokochają to, o czym mówisz. A tak naprawdę nie wiemy jeszcze, kiedy będzie pierwszy odcinek z nami. Ale chyba szybciej niż się nam wszystkim wydaje. Oboje jesteście rodzicami, tutaj przygody Henia i córeczki podglądam notorycznie. Czy wy już macie patent, kto tutaj będzie w domu zostawał, żeby od tej 4 do 11 zaopiekować się maluchami? No my jesteśmy zaprawieni w boju, bo jesteśmy młodymi rodzicami, więc sen to jest naprawdę u nas towar deficytowy. Tak, no ja odkąd zostałem ojcem, stwierdziłem, że sen jest zupełnie przereklamowany, więc da się z tym żyć. Ale tak to no, mamy przecież partnerów bardzo mocno. Którzy nas mocno wspierają, dokładnie. Ale obydwoje zadali pytanie, kto dzieci będzie odprowadzał do przedszkola. To była tylko jedyna obawa mojego męża o to wstawanie, ale już dziadkowie, tutaj moi rodzice podnieśli rękę do góry, powiedzieli, w razie czego pomagamy. Okay. Super, życzę Wam naprawdę z głębi serca powodzenia. Będziemy śledzić Wasze losy i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Dzień Dobry TVN.